Cześć, z tej strony Tunia. Witajcie na moim kanale, na moim profilu. Nie wiem, gdzie mnie oglądacie, czy na YouTubie, czy na Instagramie, ale zapraszam, jeżeli jesteście na którymś innym kanale, to zapraszam, żebyście odwiedzili moje kolejne konto. Dzisiaj przychodzę do Was z wyjątkowym projektem. Tutaj widzimy, to jest album dla wychowawczyni od uczniów wraz z rodzicami. Jako podziękowanie za 3 lata nauki. Jak dowiedziałam się, że mam robić album na pożegnanie trzeciej klasy, od razu miałam myśl, że chciałabym, aby okładka, forma albumu bardzo przypominała szkołę, ale z drugiej strony była taką ozdobą, była kobieca, ponieważ to jest dla wychowawczyni. I tak powstała okładka, która ma przypominać tornister. Nie wiem, czy mi się udało. Mój mąż mówi, że przypomina bardziej kuferek. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie wy macie wrażenia, jeżeli chodzi o ten album. Czy przypomina wam kuferek, czy rzeczywiście udało mi się taki kobiecy tornister zrobić. Więc album zrobiłam z kolekcji papierów piątku 13 When We First Met. Użyłam dwóch zestawów z dużych arkuszy. Tutaj są tylko ozdobne klamerki, takie magnesy. Tak naprawdę nie wiem, jak te magnesy się nazywają. Pasmanterii je zakupiłam. Tak się przedstawia album. Na tej klapce będzie umieszczone zdjęcie klasowe. Tutaj jest lista uczniów według dziennika, ale nie będę Wam pokazywać, ponieważ tam są nazwiska. Tu jest kieszoneczka. Tu dostałam taką piękną dedykację dla wychowawczyni. Podkleiłam narożnikami z Creftelier, z dziurkacza. Ogólnie w albumie jest 6 kart, 6 takich stron, system Hidden Hinge. I w każdej stronie od góry jest ukryta kieszonka na maty. Maty wycięłam wykrojnikiem z Crealize, a tutaj dziurki zrobiłam nitownicą Cropped Dye z We Are Memory Keepers. W opisie tutaj tego filmiku napiszę Wam, z czego korzystałam, jakich narzędzi użyłam. Strony są bardzo podobne do siebie, ponieważ ten album miał być bardzo prosty w obsłudze. Znajdą się tutaj jedynie zdjęcia portretowe oraz kilka zdjęć dziewczynek i chłopców. Na każdej stronie są narożniki z Craftelier oraz element ozdobny z imieniem dziecka. Oczywiście w taki sposób przyklejony, aby można było zdjęcie wsunąć. Mieści się zdjęcie 13x18. I tutaj jest Julia. Wszystkie strony otwierają się dwoma klepkami. Każde dziecko ma swoją stronę i swoje miejsce. Marii, Amelia i oczywiście tutaj są maty. Maty są zrobione, aby dzieci mogły wpisać jakieś swoje wspomnienia związane z tymi 3 latami nauki. Jest ich 13. Każda jedna mata będzie zawierała wspomnienia 2 uczniów. Te papiery są tak ozdobne, że nie dodawałam za dużo ozdób, nie używałam naklejek. Jedynie z arkusza do wycinania wycięłam tutaj te elementy, aby uwypuklić imię każdego z uczniów. Oczywiście wszystko jest tak podklejone, żeby można było wsunąć zdjęcie. Te dziurkacze są super. Wszystkie klapki są na magnes. Tutaj znajdą się zdjęcia grup w klasach. Tutaj 3 dziewczynki, tu jakieś 2 dziewczynki, tutaj poziome zdjęcia 10x15. Na ostatniej stronie tutaj ma się znaleźć portret wychowawczyni. Tu jest klapeczka, tu znajduje się kieszoneczka. Tu mają być zdjęcia również grupy.
I tutaj mają się zmieścić zdjęcia 13 na 18. Tutaj już nie dodawałam żadnych bellybandów, ozdób, ponieważ no, te papiery są tak bogato zdobione, że to jest zbędne. Również na magnesik, tu jest zawiązywane na wstążeczkę, kieszoneczka, żeby można było jakieś wspomnienia, jakieś pamiątki włożyć. Tutaj mamy na grzbiecie na magnes i to również wycięłam z arkuszy takich bilecikami, żeby Pani mogła sobie coś wpisać. Tak się przedstawia mój album. Napiszę Wam w opisie, co wykorzystałam do zrobienia tego albumu. Jedynie chyba Wam nie powiedziałam, że ten album, okładka została obita tkaniną. Do tektury introligatorskiej przykleiłam tkaninę. Ona w dotyku jest taka trochę pluszowa. Została obita również taką ociepliną owatą. Następnie przeszyłam tkaninę do okładki, żeby wszystko się ładnie trzymało, a potem przykleiłam te ozdobne paseczki z kolekcji i dodałam tutaj takie elementy z basmanterii, jak klamereczka, guziczki. Tak skonstruowałam ten album, że można trzymać za uchwyt, podnieść album, on troszeczkę waży, jeszcze nie ma zdjęć, no tak mi się wydaje, że z 1,5 kg. Zważę Wam go, jak już będzie w pełni gotowy, tak dla ciekawości. Wszystkie szczegóły dotyczące tego albumu, ile ważył, taka ciekawostka, jakie ma wymiary, z czego korzystałam, będzie wszystko w opisie. I dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o takiej formie albumu, jako podziękowanie. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Pozdrawiam.